Panie prezesie, powiedział pan podczas panelu, że drogą do dekarbonizacji zeroemisyjności sektora ciepłowniczego jest jego elektryfikacja. W którym miejscu drogi jesteśmy teraz i w jakiej perspektywie czasowej to może nastąpić? Jesteśmy na początku tej drogi. Projekty elektryfikacyjne, projekty związane z wykorzystaniem ciepła odpodowego przez jego transformację w pompach ciepła, to są pojedyncze przypadki na ten moment w Polsce, natomiast my jako Fortum widzimy w tym rozwiązanie Właśnie takie docelowe, jeżeli idzie o transformację systemu ciepłowniczego. Do transformacji podchodzimy w sposób realistyczny, czyli uwzględniamy te lokalne uwarunkowania, jakie mamy, szczególnie w lokalizacjach, w których jesteśmy obecni, gdzie mamy nasze nowe nowoczesne elektrociepłownie, tam z węgla będziemy przechodzić na paliwa typu biomasa bądź paliwa alternatywne. Natomiast jeżeli mówimy o nowych źródłach, to skupiamy się na źródłach nisko bądź zeroemisyjnych. Na no, do nich należy wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z powietrza e, po to, żeby go dostarczać do sieci e, przez pompy ciepła, przez, pom e, przez kotły elektrodowe. jak rozumiem te paliwa alternatywne, w tym także gaz, który często pojawiał się tutaj jako paliwo przejściowe, to są paliwa, które będą wykorzystywane podczas tego procesu, kiedy będziemy dochodzić do elektryfikacji. Jak długo może to potrwać? Znaczy nie do końca. My, my używając paliw alternatywnych, czyli paliw pochodzących z odpadów, z tej frakcji, która nie nadaje się w żaden inny sposób do recyklingu, patrzymy na to w sposób długoterminowy. Natomiast nowe źródła chcemy budować tylko i wyłącznie w oparciu o, o zasilanie z sieci elektroenergetycznej, gdzie we współpracy z lokalnym dystrybutorem możemy po prostu lokalnie bilansować sieć energetyczną we współpracy z siecią ciepłowniczą. To jest kierunek, który pozwoli nam po pierwsze poprawić efektywność, ale do tego potrzebujemy jeszcze zmiany legislacji, a po drugie w taki sposób będziemy w stanie dostarczać ciepło do naszych klientów po akceptowalnej cenie. Dzisiaj coraz to częściej mamy na giełdzie ujemne ceny energii elektrycznej, wykorzystanie tej ujemnych cel, cen energii pozwoli naszym klientom skorzystać z tego dobrodziejstwa. Ta elektryfikacja ciepłownictwa, kiedy ono się może wydarzyć? To jest 20 lat, 30? Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Ja wiem, że od węgla chcemy odejść do roku 2000, 2027, że do roku 2030 chcemy być neutralni. Natomiast do roku 2050 mamy być neutralni klimatycznie. Więc to są cele i jakby metodą do tego odejścia jest stosowanie elektryfikacji. Natomiast jeżeli dzisiaj ciepłownictwo ma moc zainstalowaną na poziomie 53 MW, to proste przejście na kotły elektrodowe jest niemożliwe. Podobnie musimy zacząć od poprawy efektywności, od ograniczenia zużycia Ciepła zarówno w systemach, jak i u naszych klientów. My, jako ciepłownicy, e, musimy być tego świadomi, ale również musimy to wspierać, żeby nasi klienci zużytkowali, zużywali jak najmniej energii, którą my im dostarczamy, e, w sposób efektywny, e, po to, żebyśmy nie budowali mocy niepotrzebnych. Jeżeli zbudowalibyśmy dzisiaj, zakładam, że mamy takie nieograniczone środki finansowe, zbudowalibyśmy mocy na 53 MW, które dzisiaj są zainstalowane w ciepłownictwie systemowym, to jestem przekonany, że w latach 30. połowa z tej mocy byłaby niepotrzebna. No to Skoro mówimy o zwiększaniu efektywności, to jakie działania państwo podejmują, żeby tę efektywność zwiększyć? Myślę, że tak. Po pierwsze, to jest działania w obszarze digitalizacji. My skupiamy się na naszym funkcjonowaniu, czyli jak Predictive Maintenance, DSR, czyli Demand Side Response, czyli od, regulujemy zapotrzebowanie, przesuwamy go w okresie doby po to, żeby ograniczyć właśnie moce również, bo ta ilość energii dostarczona dla klienta jest mniej więcej taka sama. Widzimy to, co czeka klienta, czyli dojście do budynków zero bądź niskoemisyjnych. Zaczniemy. Od tych nowych budynków zgodnie z dyrektywą, ale jak widać, po stronie Unii Europejskiej jest chęć przeznaczenia bardzo dużych środków na, na ten kierunek. Czyli spodziewamy się, że ilość ciepła sprzedawanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze z, nie z uwagi na zmiany klimatyczne, ale z uwagi na poprawę efektywności u naszych odbiorców będzie malała. Wiele czasu podczas tego panelu poświęciliśmy też kwestii edukacji klienta, w jaki sposób ona powinna wyglądać, jak powinna przebiegać. Najprostszą metodą edukacji klienta jest danie mu wiedzy, danie mu dokładnie wiedzy o tym, ile zużywa, co zużywa, w jakich momentach i jak to wygląda w stosunku do na przykład jego sąsiadów. To daje do myślenia, to jest początek tej wiedzy. Jeżeli nie mamy wiedzy o tym, ile zużywamy i jak jesteśmy w takim benchmarku, no to nie zaczniemy oszczędzać. Druga rzecz to jest rzeczywiście stworzenie instrumentów, które będą wspierały oszczędzanie energii w ogóle. Nie mówię o cieple, tylko o energii. Jeżeli mamy kapy cenowe, które są poniżej cen giełdowych, no to, to nie wspiera to podejścia klienta do oszczędzania energii, bo on ma zagwarantowaną tą cenę, więc dlaczego ma oszczędzać? Patrzymy na to w taki sposób, że najlepszym sposobem edukacji klienta jest dostarczenie mu wiedzy, zarówno o ilości, jak i o kosztach i możliwościach ograniczenia tych kosztów.